Witam wszystkich i zapraszam dzisiaj do drugiej części gierki Buble Boble. Ponieważ trzeba siedzieć w domu, więc no każdy musi sobie jakieś tam zajęcie znaleźć. I dzisiaj zapraszam Was do wspólnego zagrania właśnie w tą grę. To jest typowa gra z automatów, 94 rok, z tego co tutaj widzę, kiedy ta gra pojawiła się na rynku. Były to czasy, kiedy królował ZX Spectrum, Atari, Commodore, więc no, tego typu gry były no, nowego złota, można powiedzieć. Oczywiście nie było nic za darmo, trzeba było wrzucić pieniążek i dopiero wtedy można było grać. Tutaj mam taki emulator, na którym można to oczywiście zagrać sobie bezpłatnie. Dobrze, no to cóż, zaczynajmy, wrzucajmy tą magiczną monetę. O, jest jeden kredyt, ustawmy sobie jednego gracza. No dobra. Zaczynamy. Czołówka podobna jak w Buble Boble pierwszej części, ale plansze są nieco inne. No i inna muzyczka też jest. Chodzi generalnie oczywiście to samo, żeby zamknąć bąbelki, te wszystkie stworki, smoczki. No wybieramy gdzie. Dobra, nie będzie ta pierwsza brama. O, tu są jakieś bardziej, że tak powiem. Mi się jeszcze myli tutaj, słuchajcie, bo na padzie gram. Mylą mi się przyciski, bo w pierwszej części były pod innymi przyciskami skakanie i strzelanie tymi bąbelkami, a w dwójce jest pod innymi. Oczywiście można to zmienić, nie? No ale to trzeba już mu się bawić, było gdzieś tam w konfiguracji, zgrywać to i tak dalej. No. Także. O, uda mi się zebrać, czy nie? Oj, za późno. O, żadnego w końcu nie zebrałem. Bananka. No niestety, tak to słuchajcie, bywa czasami. Dobra, te zepsujemy. O, no i niestety życie straciłem, niemile, jest chyba 3 życia tylko. Chyba 3 życia. No dobra. Kolejna plansza. Powiem wam, że zdecydowanie lubię bardziej takie zręcznościówki w sensie no, platformówek niż jakieś tam zręcznościówki typu strzelanki. Nie wiem, może wynika to z tego, że kiedyś no, nie miałem Timexa, czyli to jest w zasadzie to samo co ZX Spectrum, a tam wiadomo jaka szybkość tego komputera jest, więc no, można było ćwiczyć na tym co było, nie? O, teraz zaczynam. Zdążę zejść na dół, to godzina minie. No dobra. Kolejna plansza. O! O! Czas pierdzielać stąd, bo to widzę, że coś. O, niestety. Dobra, kolejny. O! O, o, klucz jest! O! Nie! Dobra, złapałem klucz. Ale i życie straciłem, słuchajcie. No nie. No dobra, dorzućmy sobie jeszcze 3 żetoniki. I lecimy dalej, bo szkoda czasu. Dobra. No, tutaj naciskam przyciski, mam 3 monety dodatkowe. A kiedyś to trzeba było niestety
gotówkę zaoszczędzoną wysupłać, żeby sobie człowiek coś takiego zagrał. Może nie były to jakieś tam zbyt duże pieniądze, no ale wszystko jedno, no. Trzeba było kilka grosików odżałować, bo inaczej nie było zabawy. No, pamiętam jeszcze czasy, kiedy, słuchajcie, był tenis jako kwadraty, gra czarno-biała telewizyjna, którą tam w domu można było sobie grać. No, to takich, że jak teraz to... Znaczy, jak ta gra, to już można było... W ogóle znaczy nikomu nie śniło, no. No, a co mówić dopiero? Takie gry jak obecnie mamy. Karty RTX 2080 i tak dalej, więc... O, tutaj coś zwalnia teraz? O, zwolniło. Życie straciłem. A, start. Co jest? Plułem tymi bąbelkami, on coś nie pluł. Nie, no pluje niby. Jakoś tak mizernie. Kurde. Już mi się wydaje, że ta gra zwalnia. Albo może po prostu... No nie wiem. O, teraz przyspieszyła. No nie wiem. O, teraz znowu przyspieszyła. Dobra. O co tu chodzi z tym potworkiem? Czekajcie. W czym tu rzecz jest, żeby co tu trzeba zrobić? O, dobrze zrobiłem. No dobra, lecimy dalej. Czekajcie, jak to trzeba załatwić teraz? Tam jest ta flaszka po lewej stronie. No co to dało, że flaszka ją żeśmy wzięli? Już chyba wiem. Już chyba wiem. Trzeba naprodukować... tych... Wiem, chyba w czym rzecz. Odpowiednią ilość trzeba naprodukować tych piorunków w bąbelkach i wtedy jednocześnie to chyba zburzyć. A, muszę znowuż poiść po ten, po miksturę. Dobra, mamy miksturę. Nie w tą stronę to poszło. A, niech to. No, będzie ciężko, czuję tą planszę przejść, bo to coś, kurczę... A, znowuż miksturka. No dobra, o. No. No, próbujemy. Co jest grane? Nie mogę kontynuować, słuchajcie. O. Coś mi się to nie podoba. Chciałem kontynuować i się nie bardzo dawało. No i koniec. Koniec gry. Niestety. Nie udało się tym razem skończyć jej.
I chyba marna szansa, żeby w ogóle kiedykolwiek mi się udało. Niestety gra jest za trudna na moje możliwości. Także to tyle ode mnie. Dzięki, trzymajcie się. No i do kolejnego spotkania na kolejnej gierce. Cześć!